Ej, siemano, siemano, siemano. Witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Widzicie cię flet na osadzie. Zgasz tego GPS-a, bo tu nie ma GPS-ka. To nie tak, że ja przed odcinkiem jedziemy na GPS-ie, no bo chciałem sprawdzić sobie, jak działa ten rozrzutnik. I właśnie, na samym wstępie powiem wam, że dzisiaj rozrzucamy obornik. Na ile starczy obornika, na tyle starczy, a reszta będziemy lać gnojowice, tak? Tylko jeszcze nie wiem czym, może czwórką? Może czwórką będziemy wylewać gnojowice, chyba ta. Ale to gnojowica by dała na te większe pola, znaczy większe pola, na te bardziej górzyste pola. Bo jednak ten rozrzutnik wymaga 70 koni, tak? Tam 140, coś takiego. A powiem wam, że Case ma co robić z tym rozrzutnikiem, nie? Znaczy on tak, nie wiadomo, że z górki tam sobie pójdzie, ale pod górkiem ma co robić. Zapomniałem sobie Fawcetta ustawić, ale to wiecie, przed odcinkiem ogarniałem sobie save'a. 1,5 godziny save'a ogarniałem. A czy muszę sprostować, dlaczego 1,5 godziny? Minęło 1,5 godziny, jak wszedłem na serwer. Bo wiecie, musiałem skosić jedno pole rzepaku, trzy pszenicy, ale to tam szczegół, tak? Musiałem przeminąć jeden dzień, ale to tam wiecie, nic nie karmiłem, ani nic, tylko ja sobie nakarmię po odcinku, bo wiadomo, tak? Nie ma na to czasu, bo jest dzisiaj piątek i chciałbym jak najwięcej sobie poogarniać tych odcinków. Piątek? Nic, przecież sobota jest, baranie, 16 grudnia. Jest sobota, ja mam wolną chatę, więc wypadałoby ponagrywać jak najwięcej. No ale myślę, że chyba tak z ciekawości sobie live'a dzisiaj odpalę, zaraz po tym odcinku, jak go nagram. Wiadomo, tutaj będzie rzepak siany, no to nie na tym polu, ale no, będzie. Dwa pola już mam naobornikowane. Naobornikowane, w ogóle jest takie słowo? Nagnojone, jak to niektórzy mówią. No i mam 1,5 rocznika do załadowania. Bo więcej go obornika nie mam. Miałem 40, chyba 5 tony, jak zaczynałem, czy tam 42 tony. A to było 42 tony w lipcu, tak? A ten rocznik ma 19 ton, więc trochę sobie wejdzie w niego. 19 łyżek sobie w niego wejdzie, więc troszeczkę do szuflowania tutaj będzie, jakby nie było. Pan! Trzeba wysypać tutaj i jechać z tematem dalej. Zobaczymy, czy w ogóle ta ładowarka da radę. Lepiej na dość rady, no. Jak nie, to zobaczymy. Dobrze, ona jest tak bardzo skrętna, to. Dobra, normalnie sięga tak o. Myślę, że trzeba będzie maszt wyciągać, ale nie trzeba. Jak nie trzeba masz to wyciągać, to je dobrze. Oczywiście case do obornika, no wiadomo, tego case da radę, tak? A tym mniejszy rozrzutnik sobie zostawiłem do wapna. Jeszcze do wapna, bo w przyszłości będzie ten tutaj używany. Ten Lebouw. W ogóle ciekawa firma. To jest Lebouw Goliath jakiś. Fajny kolorystyczny ten obornik. Znaczy obornik. Rozrzutnik fajny. Podoba mi się jego kształt, dlatego sobie go kupiłem. 3,5 tony. A bo ja 1,5 tony miałem w rozrzutniku, dlatego mówię, czemu 3,5 tony, jak ja po 1000 litrów ładuję. No jeszcze proszę, aż przez nie. Staram się jak najwięcej gnoić. Staram się jak najwięcej obornika rzucać na pola, no bo wiadomo, to jest naturalne, tak? A im więcej obornika, no to tym lepiej, tak? Mi nawoz, no to już oszczędzam na nawozie, tak? To raz, że oszczędzam na nawozie, a dwa, że do precyzyjnego rolnictwa to się liczy wtedy. No więcej punktów się dostaje. Więc bardzo fajnie. Nie wiem, czemu to aż tak wysypuje za tą płytę obornikową, no ale
Niech będzie. 6500 dopiero naładowane. No tamtym starym rocznikiem to ja tam miałem 3, 4 łyżki powiedzmy, jakby pustyć, no to 4, tak. Ale fajna taka ładowareczka. Właśnie ona tutaj pasuje idealnie w tym serie. Bo tu trzeba, jest bardzo mało miejsca i trzeba dosłownie, jak widzicie, w miejscu nawracać. Tego na to pasuje, jak morda znalazł. Jakby te przyczepy trochę inaczej stały, to też by było dużo lepiej do ładowania, no ale no nie mam gdzie ich postawić. W sumie te autosanki mogły bardziej pod płotem stać, tam gdzie stoi bizon. I to będzie, to tak będzie stało później. Jeszcze bizona sobie zobaczycie w akcji na ten sezon, bo będzie kukurydza na ziarno do kuszenia, więc na spokojnie. Tararara. 10500, 38 łyżek. 38 łyżek i będzie pełno. No i dobra. Tam będzie chyba 10 ton w drugim rozrzutniku, tak coś mi się kojarzy. A jeżeli źle, to przepraszam. Jeżeli coś pomyliłem. Tam było 43 tony chyba, jak zaczynałem rozrzucać. A jeden cały rozrzutnik rozsypałem. Na dwa pola. Więc spoko, spoko. Więc prawdopodobnie te pola wszystkie zagnoję. Nawet gnojowiec nie będę używał. Zobaczę, żeby na odcinku się coś działo, no to wiadomo, rozrzucę to jedno pole bornikiem. Kołąca, a resztę gnojowicą będę rozlewał, tyle. Bo gnojowice też mam on diabła, a muszę się jej pozbyć. Czemu muszę się gnojowicy pozbyć? One były pełna obora już. Widzicie, no jednak trochę często schodzi z ładowaniem takiego obornika. Tego dobrze w farmingu dodali taką opcję teraz jak napełnianie automatyczne, że podjeżdża się do tego punktu tutaj i się samo nabiera. To jest świetna opcja. Nie powiem, że poza odcinkiem korzystam z tej opcji. No bo wiadomo, kto normalny po odcinku będzie szuflował, tak? Żeby save'a szybko ogarnąć. No to żeby szybko ogarnąć save'a, no to by się przydaje taka rzecz. No i tak to wygląda. Dobra, 17500. I pyk. I dobra, pełno, nie? Tu jest obornika jeszcze 8500, a gnojówki 47 tysięcy litrów. A 47 tysięcy litrów to się przekłada tak? Zresztą zaraz zobaczę. I tutaj będę miał do gnojowicy 3 pola, więc myślę, że troszeczkę tej gnojowicy pójdzie. No tu jest prawie pełno, bo tu 50 tysięcy litrów chodzi. No, żarcia jeszcze mają dużo w sumie. Więc nie muszę się aż tak spinać o to żarcie. I ciekawe, czy mi starszy obornika tak sobie teraz myślę na to pole, ale powinno starczyć, bo to jest hektar w sumie. Jo, starczą, spokojnie przecież. Na hektar to ja daję 8 ton. Tak pisze przynajmniej, więc. Według moich obliczeń. Oj, wjechałem w jakąś uprawę. I nie wiem, co to jest. A, ten burak też czerwony, dobra, to jest burak czerwony. Rozkładam klapę. Klikam B i jadę. No i łogin, no talerzówki dzisiaj nie będę używał na odcinku. O, tu jest nawet 11 ton na hektar, więc nawet dość dobrze. Że tu gruba dawka idzie. No to jest najlepsza ziemia, bo to jest samilk, no to w sumie logiczne, że będzie dużo.
No i dobra, przy okazji sobie punkty środowiska podniosę tym, że daję obornik. Tak jakoś sobie tutaj będę jeździł, nie wiem jeszcze jak, ale jakoś sobie to ogarnę. Mówię, ja muszę tą serię rozwijać jak najbardziej się da. Bo chcę ją kończyć w niedalekiej przyszłości. A może i w dalekiej. Dlatego staram się jak najwięcej tutaj walić obornika, no bo to jest ciekawa robota. Zobaczcie, że... Zobaczcie sobie Holberę na przykład serię. Albo taki... Holber... No dobra, niech będzie ten Holberem. Zobaczcie, że ja tam w ogóle obornika nie używam. Bo mam krowy, ale ja krowy trzymam tylko po mleko. Tylko żeby dawały mleko, a obornika nikt najwięcej nic nie rzucam, bo mi się to nie opłaca. Poza tym przede wszystkim to zajmuje dużo czasu. To raz, a dwa, że jakoś tam coś mi nie działało. Gnojowice mam 300 tysięcy litrów, to ja wiem o tym. Na Heuberony, ale nie działa mi. Nie wiem, bo postawiłem obok zagrody stertę obornika i po prostu on się nie pojawiał, tak? A wiadomo, ja tam tyle słomy mam na tych Heuberonach, że ja tam ładuję tą słomę im, żeby tam miały, wiadomo, tu większą wydajność. Ale ja nic za to nie mam, że ja daję im tę słomę, no ale daję im to po to, aby miał lepszą wydajność, tak? No i tyle. Czyli jak tu 11 ton, no to w sumie, jak tu wyjdzie 11 ton na te pole, no to dobrze, nie? To wtedy ja sobie będę mógł te 10 ton dorzucić tam. Tam chyba z 9 ton zostało na tym, na gospodarstwie obornika, więc ja sobie to dorzucę po odcinku i sobie to gdzieś wysypię. Jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś to wysypię ten obornik na jakieś pole. Na pewno po wapnie. Na pewno po odcinku będę jeździł po wapnach po tych polach, żeby tam podnieść ten azot jednak. Wiadomo, na odcinku tego nie będę robił, no bo wapno z azotem się gryzie, tak? Znaczy wapno z obornikiem się gryzie, więc to tak nieładnie wygląda i nie wypada tego robić na odcinku, a po odcinku to tam wyrąbane, nie? Trzeba zachować rzeczy trochę realności, tak? Chociaż i tak u mnie nie jest za dużo tej realności, ale widzicie, staram się przynajmniej bez GPS-a jeździć już. No, bo potem jak już będzie jakiś większy ciągnik, to też na pewno z GPS-em będzie kupiony. To już mogę z góry powiedzieć. Myślę, że... Nie powiem, jaki ciągnik będzie kolejny, bo sam nie wiem, ale domyślam się, jaki będzie ciągnik. Zresztą, kto ogląda Holblera, to w sumie już mu tam trochę powiedziałem. No i dobra, tak patrząc na to, to wypierdzieliłem 14 ton na te pole, miałem 11 wybawić. Więc to musi być ponad hektar wtedy. Chyba, że to oszukuje ta dawka, ale... Ale okej. Okay. I teraz to na te trzy pola gnojowice będę dał. Bo jest ile minut? 13. No to akurat. Gnojowice tu wyleje, będzie koniec odcinka. No gnojowice jeszcze koło domu wyleje. A teraz jeszcze 10 ton obornika, no to postaram się na te pole rozrzucić na dwójkę, a na jedynkę jak nie starczy, to nie starczy, tak? Bo 15 jest nagnojona, dziesiątka i tutaj ta łąka. Nagnojona, jak to w ogóle brzmi. No, dziwnie to brzmi, ale wiadomo co. Beczułka jest. Dobra, tutaj sobie stanę. Bo może mi naturkę będę robił. Dobra, John Deere. Jaki John Deere? Tu nie ma John Deere. Ursusa trzeba odpiąć. No, nie zatankowałem go. Jak zwykle. Zapomniałem. Może starczy paliwa na ten odcinek i tyle. Cudownie, jakbym jeszcze w płotnie zarył, to by było dobrze. No i do tyłu. Ta beczka z tego co pamiętam była pełna. No, widzicie, dobrze pamiętam. Dość dawno byłem na tym sejwie, ale jednak takie rzeczy się pamiętam. Nie wiem, bo zawsze po rozlewaniu gnojowiec dopełniał sobie, żeby te koryto... Nie koryto. Co można powiedzieć, koryto, nie? Żeby ten zbiornik na gnojowiec był... O! O tego co was szukałem, że ten zbiornik na gnojowiec cały czas był...
jak najmniej tej gnojowicy było w nim, żeby jak najwięcej można było gromadzić tej gnojowicy, tak? O, ale jak tu będzie 10 metrów tylko? Jak tu będzie tylko 10 metrów gnojowicy wylewane, no to tak w sumie za dużo to ja tej gnojowicy nie stracę na te 3 pola. Ja tu ile stracę? 2 beczki max? Więcej niż 3 beczki tutaj nie będzie. Więc to tylko będzie 10 tysięcy litrów, nie wiem co wylane więcej. No ale zawsze te 10 tysięcy litrów mniej więcej trochę uratuje dupę. No i dobra, muszę trochę troszeczkę zjechać, bo widzicie tutaj na środku nie ma żadnego paska. No, 15 metrów jest na 6, na 60 kilo azotu. Więc dobrze, dobrze. Dobra, 10 jest. W grze oczywiście. W farmingu jest 17.26. Ja tak sobie myślę, że chyba pójdę sobie po odcinku ogarnię save'y, tak? Na Liwie. No i dobra. Mówię, te 3 pola na odcinku rozleję sobie. Knowicom, a resztę już nie będę rozdawał, no bo nie będzie mnie stać czasowo na to. No wiadomo, jest sobota, no to przydałoby się odcinki nagrać, no bo mam wolną chatę do, nie wiem sobie której. Można powiedzieć, że do nocy. Więc przydałoby się ogarnąć to. Jak najwięcej odcinków. Bo ten film jest na niedzielę, na poniedziałek pewnie Hulbleron. A żeby mieć Hulbleron, to trzeba go ogarnąć. A żeby ogarnąć Hulbleron, to musi być live. Posiedzę sobie chwilę na tym live'ie. Zobaczę, jak nie będzie nikogo i mi się będzie nudzić, no to po prostu zrobię out i tyle. O, czekaj. A nie wiem. Piwko u wujaszka? O wujaszka... Szsz! Wuja... Dziś? No, jak to się bierze? Misiu. No. No dobra, i gazu. Oj, tutaj trochę więcej. No, oj, tu jest dawka, bo tu jest 19 metrów było przez chwilę. Ale teraz 15, no to dobre te 15 metrów, tak. Sześciennych oczywiście. No. Dało w kość? No. Tararara. Dawaj tu poprzeczniak. I będzie gitara. Tak sobie przejadę, tak. I tam sobie doleję ten poprzecznik. Ciekawe, czy obornik na gnojowicę mogę wylać. Patrz, ty mogę wylać. Normalnie gdzieś to liczę. Ale to tak nie wolno, to tak trochę nie pasuje. Ale normalnie mógłbym sobie jeszcze wylać, tak? Po prostu ziemia więcej nie przyjmowała i tyle. Obornika i tak mi się było. Ja też widzę, że jakieś kurde różne dawki łapie. Nie, ja bym wyrąbany w to. Dojadę do końca? Dojadę.
O, jeszcze rezerwa się pali, to już w ogóle imprezowo. Ale to przez pole 3 razy szybciej. Od razu wylatuje na. Tararara. Muszę zobaczyć w ogóle, czy ja mam pod lagą wszystko sobie. A co to za impra? A mój kur. Dobra, to trzeba będzie to rozlać wszystko po odcinku. Może nawet na live to będę rozlewał. Zobaczę. Może nawet. Dawaj, dawaj, dawaj. No i dobra, no. Pojadę sobie w sumie tutaj tej między, tak najbardziej. Myślę, że będzie to logiczne rozwiązanie. Potem tu w środku i to ten powinien jakieś te dwa pole naraz zaciągnąć. Jeszcze nie wiem jak, ale jakoś to postaram się zrobić. Widzicie, no wybrałem dwie beczki, tak? Z czego jedna była już napełniona, więc. I w tym weekendzie. No i dobra. Dawaj. Ja też mam wyjściówkę. Ja też mam. Dawaj. No i dobra, i widzicie, no trzy beczki rozlałem, z czego dwie tylko napełniłem, czyli jakieś 12 tysięcy litrów najwięcej wyciągnę, tak? Więc reszta będzie na lewie wyciągana. Więc nie ma problemu. Jest. Dobra, więc ile minut? 23, dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka, na razie trzymajcie się ciepło, cześć, pa, pa.